Są teraz nasi przyjmujący być bardzo czujni, bardzo skoncentrowani. Siergiej Baranow. Mocna piłka. Gacek ma problemy, no i niestety oddajemy punkt bez walki. Jeżeli to będzie tylko jeden punkt, to nic się nie stanie. Myślę, że powinniśmy zwolnić trochę grę, wytrzeć podłogę, żeby zdekoncentrować tego zawodnika. On ma zagrywkę naprawdę bardzo trudną i mocną. Siergiej Baranow. 12 punktów zdobył we wczorajszym spotkaniu z Ukrainą. Zagrał tylko jednego asa serwisowego, ale dużo punktów to były takie punkty przez Rosjan zdobywane po złym przyjęciu. Szkoda, że Łukaszowi ta piłka ześlizgnęła się z palców, ale to bardzo dobrze świadczy o Gacku, że on jest bardzo skoncentrowany na przyjęciu, bo on za to odpowiada. No zobaczmy. Jeszcze raz Baranow. Znowu na Gacka. Podbiega do piłki Żygadło. Bardzo trudna akcja i niestety znowu blok. Mariusz Wlazły nie kończy. Tak, trudny moment dla naszej drużyny. Przede wszystkim musimy się skoncentrować na przyjęciu albo liczyć na to, że on teraz zepsuje zagrywkę, co byłoby nam bardzo na rękę. No może w końcu popełni jakiś błąd Baranow. Lekko teraz i zaskoczył Piotra Gacka. Sędzia uznał, że piłka dotknęła podłogi, a zatem już tylko punkt przewagi Polaków, a było tak dobrze. No. Naprawdę trudny moment dla naszej drużyny. Myślę, że tutaj powinni wykazać hard ducha. Niech ten Baranow w końcu przestanie serwować. Znowu problemy, duże, duże problemy. No widzą Państwo, co się dzieje. Nie możemy w ogóle sobie poradzić z zagrywką Siergieja Baranowa. Ten zawodnik sam może wygrać tego seta. Boją się teraz Polacy. A 17 punkt Polaków. Ale na razie w polu zagrywki pozostaje Siergiej Baranow. Dobiegła końca ta przerwa, o którą poprosił Raul Lozano. No i znowu as serwisowy. Stał jak wryty teraz Sebastian Świderski. Coś niesamowitego. No, przechodzimy naprawdę trudny moment. Ja myślę, że zawodnicy powinni podejść bliżej i starać się podbić do góry tylko tą piłkę. Ktoś powinien wziąć na siebie odpowiedzialność, na potrójnym bloku zrobić punkt. Tu nie ma innego wyjścia. No może teraz. Jest piłka w górze, trzeba to tylko skończyć. Uderzył z całej siły Sebastian Świderski, ale dostał tą piłką Werbow. Może teraz jest punkt dla Polaków. Nie, przekroczona linia. Nie, sędzia pokazał dla nas. Dla nas jednak. Na całe szczęście. Popatrzmy jeszcze raz na powtórkę. No, widziałem jak...